Także witamy wszystkich. Przyjechaliśmy do Was zaprezentować Wam nasz projekt Okrągłego Miasteczka. Pozwólcie, że zaczniemy od cytatu. Nigdy nie zmienisz stanu rzeczy poprzez zwalczanie istniejącej rzeczywistości. Aby coś zmienić, zbuduj lepszy model, który sprawi, że istniejący będzie przestarzały. Pewnie znany Wam cytat Fullera, wynalazca kopuł geodezyjnych. To jest właśnie nasze motto w naszym projekcie Okrągłego Miasteczka, gdzie właśnie nie chcemy walczyć z rzeczywistością, po prostu chcemy robić swoje, chcemy robić nowe. Zanim też przejdziemy jeszcze do projektu, przedstawimy się Wam, kim jesteśmy. Ja nazywam się Roman Ludwicki, jestem programistą. Swoją jakby zdobywanie wiedzy alternatywnej, swoją taką przygodę z wiedzą alternatywną rozpocząłem od ruchu Zeitgeist. Przyłączyłem się do tego, stałem się aktywistą tego ruchu i promowania gospodarki opartej na zasobach. Jakby też w połączeniu tej wiedzy z moimi umiejętnościami programistycznymi zacząłem tworzyć oprogramowanie Kohoto. Jest to właśnie narzędzie dla cohousingów, takich nowoczesnych wspólnot mieszkaniowych. Także poszukiwałem swojej drogi, przeniosłem się na wieś, tutaj z Kamilą i z Piotrkiem. Razem mieszkamy teraz w Opolnicy. Też prowadzimy bloga Osadnicy z Opolnicy. No i w wolnych chwilach lubię też sobie polatać na symulatorach samolotów cywilnych. Poznajcie teraz Kamilę i Piotrka. Mam na imię Kamila, tam jest Piotrek. Jesteśmy tutaj razem. Naszą pasją jest zdrowie, a dokładnie temat wody, wody życia i tak się nazywa nasza firma. Oprócz tego naszym marzeniem jest stworzyć takie miejsce, gdzie będziemy mogli pomagać ludziom przywrócić zdrowie, powrócić do zdrowia i nauczyć się dbać, a także nauczyć się bliskich relacji międzyludzkich, których na dzień dzisiejszy bardzo mało jakby się promuje. W tym celu chcieliśmy też stworzyć taką ekoosadę i aby do tego się w jakiś sposób zabrać, postanowiliśmy najpierw w takiej społeczności zamieszkać. I razem z Romkiem w grupie 12 osób zamieszkaliśmy pod jednym dachem na 10 miesięcy, żeby zobaczyć, jak relacje nasze będą się kształtować, jakie przekonania mamy, czy potrafimy sobie rozmawiać, czy w sytuacji kryzysowych zamykamy, trzaskamy drzwiami, czy potrafimy usiąść i wspólnie dojść do jakiegoś konsensusu. Po tym doświadczeniu chcieliśmy pójść dalej i wyruszyliśmy poza miasto. Na horyzoncie pokazała się ekoosada Bardo, w której zamieszkaliśmy. Tam doświadczyliśmy kolejnych relacji, sytuacji. Poznawaliśmy bardzo dużo różnych osób, które w swoim języku, po swojemu opisywały swoje marzenia, jakie chciałyby zrealizować. I tak naprawdę te wszystkie marzenia były takie same, czyli stworzyć takie fajne miejsce, gdzie będzie człowiek dobrze się czuł. Po tym doświadczeniu wpadliśmy na pomysł, żeby stworzyć coś więcej, ponieważ nam podobała się architektura domów kopułowych i postanowiliśmy, że zamiast budować jedną kopułkę, postawmy całe osiedle, miasto, wioskę. Na tyle, ile będzie możliwości, na tyle, ile będzie chętnych, powstanie bardzo fajny projekt. No i wtedy to ruszyła dosłownie lawina, pojawiło się bardzo dużo ludzi. Mieliśmy już sprecyzowane, co chcemy, że chcemy mieć fundację, że projektantów, że mamy już upatrzone studio, które będzie się tym zajmowało. I w momencie, kiedy wysłaliśmy taką informację w wszechświat, na drugi dzień to wszystko zaczęło się po kolei pojawiać. Pojawiła się Patrycja ze swoimi przyjaciółmi, pojawiła się fundacja, pojawiło się biuro architektoniczne, które już jest w trakcie realizowania tego projektu, czyli Okrągłego Miasteczka. I wtedy, jak już się poznaliśmy, zaczęliśmy, okej, to teraz wyjdźmy z tym do ludzi. I na drugi dzień napisał do nas Tomasz Grupa, że zaprasza nas na konwent wiedzy alternatywnej. Więc jesteśmy, dziękujemy, że wy jesteście tutaj z nami. Witam serdecznie, ja mam na imię Patrycja. I w pewnym momencie mojego życia pojawiła się wręcz, mogę powiedzieć, że wizja kopułowego miejsca, miejsca, w którym człowiek dochodzi do zdrowia, gdyż przez całe życie czułam, że coś tutaj nie gra i że ta wiedza, która jest nam przekazywana na co dzień przez publiczną edukację jest totalnie niewystarczająca. Moje zdrowie wcale nie było satysfakcjonujące, więc musiałam szukać swoich rozwiązań. Ludzie, których spotykałam, bardzo mi w tym pomogli. Na ten moment jestem zadowolona, że tak powiem, ze swojego stanu zdrowia i bardzo bym chciała właśnie stworzyć miejsce, w którym ludzie będą mogli dochodzić do pełni swojego zdrowia, do swojego potencjału energetycznego, witalnego,
Uważam, że to jest podstawa do szczęścia wraz z tworzeniem bliskich relacji z ludźmi. Na początku, kiedy pojawiła mi się ta wizja, myślałam, że jestem właśnie sama. I nagle się okazało, że po jakimś czasie, że tych osób jest więcej i że te wizje są bardzo spójne i żadne z nas nie byłoby w stanie zrobić tego w pojedynkę, więc szukamy się, odnajdujemy się i przybiera to niesamowite tempo, jestem pod wrażeniem. Od 10 lat zajmuję się współtworzeniem Teatru Ognia. To daje mi doświadczenie w organizacji różnych przedsięwzięć i myślę, że to też będzie jak gdyby procentowało w późniejszej organizacji całego przedsięwzięcia. Właściwie już procentuje. I może przejdźmy dalej, bo mamy mało czasu. To jest reszta ekipy. Większość mieszka w Niemczech, ale są sprecyzowani na to, że chcą stworzyć okrągłe miasteczko tutaj w Polsce. Tutaj przedstawiam wam studio architektoniczne Sebastiana, właściwie to studio Sergiel, jest to firma rodzinna, działa od 2006 roku. Sebastian projektuje w tym momencie centrum konferencyjne, o czym powiemy później. Ogólnie studio Sergiel będzie patronowało nad całym projektem Okrągłego Miasteczka od strony architektonicznej. Tak, tutaj mamy też plan rzut z góry, jak może wyglądać centrum takiego miasteczka, zaprojektowany też przez Sebastiana. I po spotkaniu się doszliśmy do pewnych wniosków, że najważniejsze są relacje międzyludzkie, bycie otwartym na wszystko, mimo swoich przekonań, a także to, że w momencie, kiedy jesteśmy otwarci, to nasza grupa wzrasta, jest silna i wtedy możemy zdziałać bardzo wiele rzeczy, czyli zrealizować bardzo fajnych projektów, które w tym momencie z niemożliwych stają się bardzo możliwe. I skupić się także na tym, żeby współpracować z sobą, a nie konkurować, co jest powszechne w dzisiejszych czasach, żeby skupić się na tworzeniu, a nie niszczeniu i na wyścigu szczurów, ponieważ w grupie możemy projekty robić bardzo szybko, mogą powstać bardzo kreatywne i to może naprawdę szybciej się zrealizować w ten sposób. I chcemy także, żeby Okrągłe Miasteczko było zbudowane w modelu co-housingowym. Oznacza to, że właśnie ludzie żyją w grupie, że sąsiedzi się znają, współpracują ze sobą, pomagają sobie, poznają siebie nawzajem. Tutaj ważny też jest aspekt na przykład sharing economy, czyli ekonomii współdzielenia, gdzie robimy wspólnie na przykład zakupy, kupujemy wspólne sprzęty, żeby właśnie też i względy środowiskowe, i względy finansowe tutaj wchodzą. Kolejnym aspektem jest też jakby samorozwój, takie miejsce wręcz wymusza naturalnie, że człowiek się rozwija, że człowiek odchodzi od tego ego, od tego, co nas system nauczył, że tylko dbania o siebie i przejścia do współpracy, do takich wyższych celów, wyższych wartości, które łączą wszystkich ludzi tam mieszkających. I my właśnie mieszkaliśmy, jak tutaj Kamila wspominała, wspólnie pod jednym dachem z 12 osobami. Teraz także chcemy mieszkać dalej w co-housingach, rozwijać ten temat i na bazie naszych doświadczeń też napisaliśmy platformę Kohoto. Jest to serwis internetowy właśnie dla grup co-housingowych. To narzędzie po prostu ma zrobić za nas żmudną robotę, która jakby nie było przychodzi robiąc coś razem, jak chociażby rozliczanie się ze wspólnych zakupów. I taki serwis ma zrobić za nas tą żmudną robotę niechcianą. Po to są komputery, tak, żeby nam służyły i pomagały. O sam Kohoto jeszcze powiem wam dalej później. I teraz powstaje dlaczego okrągłe, ponieważ większość naszych przyjaciół zadawała nam to pytanie, dlaczego taki, a nie jakiś tradycyjny dom. No pytanie dla nas jest bardzo proste, ponieważ żyjemy na okrągłej ziemi, a pierwszym naszym domem, z którego wychodzimy, jest okrągły brzuszek mamy. Poza tym sama przyroda zaprojektowała okrągłe, kuliste kształty. Są to warzywa, owoce, nasiona i życie. A samo życie dla swojego potomstwa tworzy okrągłe, kuliste domy w celu bezpiecznego wychowania swojego potomstwa. No i także ludzie zaczęli projektować najprostszą formę, czyli domy kopułowe dla siebie. No po prostu brano sznurek, kijek i wytyczano koło, brano to, co było pod ręką, budulec taki podstawowy, jaki był.
I tak też ludzie zaczęli budować. Obecnie nowoczesne formy budowania kopu no są przeróżne, tak? My też chcemy eksperymentować z tymi różnymi technologiami. Mamy tutaj domy z cegieł, monolityczne, z drewna, geodezyjne, także ze styropianu. Tutaj jest też ciekawostka kopuły, nowość z płyt MGO, magnezowe. I także dosyć nowy koncept studia Sergiel, czyli płyty, kopuły z płyt OSB. Tutaj realizuje je Jacek Damaziak. Także też ciekawa koncepcja, dosyć tania w realizacji. Wpływ kształtu kopuły na człowieka jest odczuwalny właściwie zaraz po wejściu do niej. Z zewnątrz wygląda, jakby była mała, bardzo niepozornie, za to bardzo fajnie się wpisuje w przeróżny krajobraz, nie zaburza tego krajobrazu. Kiedy wejdziemy do środka, okazuje się, że przestrzeń jest bardzo przestronna, przyjazna, przyjemna, energetyzująca. Kopuła generuje bardzo duże ilości energii, w których możemy odpoczywać, możemy się uzdrawiać, koncentrować na sobie. Przestrzeń również jest taka, że daje szerokie pole do popisu, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz. Absolutnie te krągłości nie są ograniczające, wręcz przeciwnie. Dom, który po prostu się nami opiekuje, jest przyjazny nam. Tak, i zalety kopuł od względu takiej technicznej. No domy takie też ze względu na swój kształt są energooszczędne, ekologiczne. Jest dobra cyrkulacja powietrza, przez to też właśnie redukujemy koszty ogrzewania. Domy takie są też oczywiście poprzez opływowy kształt odporne na silne wiatry, huragany. Odpada nam też kwestia dachu, nie ma tam za co złapać i też jest, no, dachy są też kosztowne. No i oraz są bardzo odporne na trzęsienia ziemi, dlatego też na przykład w Japonii są dosyć popularne, gdzie te trzęsienia ziemi mocno występują. Tak, i tyle, jeżeli chodzi o aspekty techniczne kopuł i ich zalet. Tutaj przedstawiamy kopuły, które powstały w Polsce. To są te, które nam udało się odnaleźć. W niektórych mieliśmy okazję doświadczyć, czyli pojechać i zapoznać się z mieszkańcami, ich relacjami, przeżyciami, w ogóle całym doświadczeniem w związku z budową. Na podstawie tego też ta cała prezentacja powstała. I tutaj chcieliśmy też powiedzieć o realiach budowy takiego domu. Ponieważ takich domów jest bardzo mało, przeważnie są to gdzieś tam na obrzeżach, rzucone gdzieś tam w jakimś zabudowę bądź nie, ale to nie dlatego, że jest mało zapotrzebowanie bądź nie podobają się takie kształty, tylko dlatego, że procesy, którym trzeba było to zrealizować, są bardzo trudne. To znaczy przepisy bardzo utrudniają postawienie domu bez dachu, ponieważ w każdym zapisie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określony jakiś dach, jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy, więc to jest naprawdę kwestia do zmiany, którą przez promowanie kopu chcemy tutaj jakby zmotywować. I przez swoje doświadczenie mieszkania w Ekosadzie Bardo, tam chcieliśmy postawić własny dom kopułę, więc chcieliśmy te zapisy zobaczyć, jak to tam wygląda i ogólnie doświadczyć tej całej sytuacji z urbanistami, z burmistrzem, jak oni to widzą. I widzą ład przestrzenny, ale jak wygląda ład przestrzenny? To jest 15 domów tradycyjnych lub 15 kopuł, ale to nie jest 14 domów tradycyjnych i jedna kopuła. Na to się nigdy nie zgodzą, ponieważ oni podpisują to i ręczą za to, a o gustach się nie rozmawia, ważne jakie są zapisy i tak ma być. Zatem doszliśmy do wniosku, że żeby powstało coś fajnego, to musi być tego więcej. Żeby zapoczątkowało to jakieś zmiany, musi to być widoczne. Dlatego powstał w naszych głowach projekt Okrągłego Miasteczka z myślą też zmiany trochę przepisów, aby osoby, które chcą postawić w swoim zaciszu taki dom, mogły spokojnie do tego podejść i zrealizować takie budownictwo. Głównymi ideami Okrągłego Miasteczka jest oczywiście powrót do natury, życie w zdrowiu, w bliskich relacjach między ludźmi. Myślę, że w dzisiejszych czasach to jest właśnie deficyt, jeżeli chodzi o nasz komfort.
propagowanie architektury kopułowej, to głównie ze względu na te wszystkie zalety, które wymieniliśmy wcześniej, co w zasadzie też jest powrotem do natury. Ekonomia współdzielenia i współpracy. Potrzebujemy po prostu dzielić się tymi wszystkimi mądrościami, całą wiedzą, którą zdobywamy. Wiadomo, że ekonomia współdzielenia jest coś, co promujemy, ekonomię współdzielenia, bo tylko wtedy możemy coś stworzyć realnego. A razem, jak stworzymy te kopuły, to powstanie fajny projekt, więc jakby chcemy to promować, żeby osoby same po prostu nie siedziały w tym i się zmagały z tym całym procesem biurokratyzacji, bo to jest żmudne i nieprzyjemne, a chcemy, żeby nasze życie było przyjemne, zabawne i po prostu zastanowić się nad tym, jaki kształt chcemy, jaką kopułę, ile w domu pomieszczeń, jaką łazienkę, a nie to, czy tu ma być dach, czy nie ma, bo jakiś urzędnik sobie powiedział, że tak ma nie być. Więc jakby współpraca tu jest bardzo ważna, bo tylko razem możemy dużo zmian wprowadzić w życie. Dziękuję. Samowystarczalność energetyczna, żywieniowa i edukacyjna będzie na pewno bardzo komfortowa i będziemy do tego dążyć, szczególnie, że sami będziemy wtedy wyznaczali standardy tej edukacji i żywienia, a chcemy, żeby były jak najlepsze. Uprawianie ekologicznych produktów i wspieranie lokalnych rolników. Uprawianie ekologicznych produktów to myślę, że każdy by chciał zjeść najlepsze jedzonko, a wspieranie lokalnych rolników, nie musimy robić wszystkiego sami, nie chcemy hodować wszystkich odmian roślin, chcemy też pobudzić regionalną gospodarkę, chcemy się integrować z ludźmi dookoła, tak żeby nie tworzyły się strefy my, oni, tylko po prostu żeby się to jakoś tak naturalnie wymieszało, żeby się nagle okazało, że oni to my i przede wszystkim też jakieś pobudzenie społeczności lokalnej. Zapewnienie miejsca do rozwoju swoich marzeń, pasji, zdolności artystycznych. Jesteśmy istotami, które rozwijają się nieskończenie i w takim miejscu będziemy mogli po prostu realizować siebie, dlatego będziemy tworzyć na bieżąco kolejne miejsca, które pozwalają nam się rozwijać. Wytwarzanie i promowanie rękodzieła. Tak, żeby wszystko dookoła nas było artystyczne i oryginalne, żebyśmy się dobrze czuli. Oprócz tego, żebyśmy też uczyli się wykonywać te rzeczy, które do tej pory były używane i wspaniale funkcjonowały. Tak, ciąg dalszy idei Okrągłego Miasteczka. Tworzenie własnych miejsc pracy i utrzymanie pracy satysfakcjonującej, kreatywnej. Tutaj właśnie chcemy, żeby Okrągłe Miasteczko samo na siebie zarabiało poprzez właśnie chociażby turystykę i żeby to była praca satysfakcjonująca, czyli wynikająca jakby z wewnętrznej motywacji danego człowieka, tego co chce robić, tego co go fascynuje, to w czym czuje się najlepiej, to co chce po prostu robić dla innych. Smart City, czyli wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających życie, tworząc inteligentne osiedla wioski, gminy, miasta. Czyli tutaj właśnie kładziemy też nacisk na smart. Chodzi o to, żeby takie miasteczko było mądre, inteligentne, na takiej zasadzie, żeby też nie powielać starych struktur, tylko właśnie tworzyć coś nowego i żeby ta technologia też była w połączeniu z naturą, a nie ją zwalczała, tak? Czyli chcemy wykorzystywać ekologiczne technologie. Szerzenie rozwiązań open source. Tutaj też chcemy korzystać już z rozwiązań innych ludzi, oczywiście, którzy z radością oddają swoje prace, swoje dzieła do domeny publicznej. Także sami nie chcemy niczego patentować, nie chcemy się grodzić patentami. Chcemy też dawać swoje rozwiązania, swoje pomysły i projekty całemu światu. Propagowanie społeczności co-housingowych i innych o podobnych ideach. Czyli tak jak właśnie mówiłem wcześniej, chcemy, żeby było to oparte na modelu co-housingowym, czyli podział na przestrzenie też i prywatne, i wspólne. Zapewnienie ludziom starszym poczucia bezpieczeństwa. Tutaj także ważna kwestia, że obecnie ludzie starsi są już tak bardziej spychani na margines, czują się niepotrzebni, a w takim właśnie miasteczku
będą zintegrowani razem z całą grupą, także będą czuli się też potrzebni, będą mogli doradzać oraz będziemy mogli się uczyć nawzajem i młode pokolenia i starsze. Tak, tyle jeżeli chodzi o ideę miasteczka. Po to, żeby odejść od własności jako takiej indywidualnej, powołujemy Fundację Morea. Ona właściwie już jest praktycznie powołana, jeszcze tylko ostatnie urzędowe, w sumie najtrudniejsze kwestie. Fundacja Cała ziemia i cała infrastruktura będzie należała do fundacji. Fundacja będzie pozyskiwała środki z różnych źródeł. Oprócz tego w miasteczku będzie centrum konferencyjne, dzięki któremu całe miasteczko będzie funkcjonowało, będzie dostarczane miejsca pracy. Fundacja również właśnie ma zamiar wspierać okolicznych rolników, przeznaczając jakieś finanse na rozwój chociażby zagród kur dla wolnego wybiegu. Automatycznie dzięki temu rolnik ma zbyt i cała gospodarka regionalna zaczyna się dzięki temu jakby kręcić. Co fundacja robi? Fundacja organizuje te konferencje ekonomiczne, ekologiczne. Chcemy po prostu stworzyć takie miejsce, w którym wszyscy ludzie mądrzy, którzy mają coś do przekazania, mogą się spotkać i zaprezentować. Tak jak tutaj jesteśmy, wynajmujemy szkołę, to tam po prostu będziemy w tym miejscu, z którym będziemy fajnie rezonować i oprócz tego fundacja będzie naszym narzędziem do promocji takich idei, czyli budownictwa kopułowego i będzie wspierała powstawanie takich osiedli kolejnych, czy w miastach, czy w gminach, czy na wioskach. Będziemy pomagać w realizacji, nasze plany, wszystko będzie open source, będzie dostępne, nasza wiedza będzie też dostępna, więc będzie to takie narzędzie, które będzie wprowadzało jakby nową architekturę, nowe myślenie w nasze społeczeństwo, ponieważ jest to kierunek, w którym świat idzie. Za granicą jest to już bardzo rozbudowane, jest już to mocno opracowane, po prostu to powoli wchodzi w życie. Natomiast w Polsce jakby ten temat kuleje i my chcemy po prostu go trochę podreperować i tutaj wypromować, że coś takiego jest i w tym kierunku warto jednak zmierzać. Chciałam jeszcze tak właśnie dodać, że całe miasteczko ma mieć taką formę pokazową, taką, w której właśnie będziemy testować te różne rozwiązania i technologiczne, jeżeli chodzi o kopuły i jeżeli chodzi o uprawę ekologiczną, wykorzystanie różnej technologii i cała fundacja ma propagować, pomóc w propagowaniu tych idei, a oprócz tego też nie chcemy być jakby poza systemem, więc ten sposób wydał nam się taki najwłaściwszy. Naszym pierwszym miasteczkiem będzie Smart City Morea. Mamy tutaj projekt, wstępny projekt strefy publicznej, czyli dostępnej dla ludzi. Tutaj są kompleksy hotelowe, jest tam sala konferencyjna na 300 osób, domki letniskowe, spa, wellness, administracja cała. Te kopuły planujemy stworzyć w różnych metodach, zastosowaniu różnych metod, żeby samemu doświadczyć tego, która jest dla nas odpowiednia, do czego się nadaje i żeby ludzie, którzy przyjdą, mogli też tego doświadczyć, poczuć i sami zdecydować, w jakim domu najlepiej się czują, ponieważ jest mnóstwo metod, jak Romek przedstawił, natomiast do każdej są zwolennicy i przeciwnicy. To w zależności, kto jak czuje, taką postawi i będzie mu dobrze. Oprócz tego tutaj będą się odbywały różne właśnie konferencje, warsztaty, eventy. Będziemy tutaj chcieli zrobić też uzdrowisko z wodą życia, a także kształcić i wprowadzać właśnie nowe metody myślenia w życie.
My chcemy zrealizować ten projekt, a jak gdyby całymi wszystkimi sferami będą się zajmować specjaliści, którzy najlepiej się na tym znają, gdyż my się nie znamy na wszystkim najlepiej, tylko mamy po prostu pewną wizję i mamy tego ducha, który chce to zrobić bardzo i to jest jakby takie założenie nasze. A teraz, co oznacza Smart City? Smart City to jest inteligentne, mądrze zarządzane miasteczko. Wielu z nas kojarzy sobie tylko to z technologią, ale technologia to jest tylko nasze narzędzie, dzięki któremu możemy rzeczywiście zmienić świat. Obecnie jest to inaczej wykorzystywane, natomiast my chcemy zarządzać tym mądrze. Tak samo mądrze zarządzać naszymi zasobami ziemskimi, ponieważ bardzo duża ilość po prostu marnuje się, zamiast być normalnie wykorzystywana odpowiednio do zapotrzebowania. I w tym celu chcemy właśnie promować takie miejsce, aby dawać przykład. Jest to gospodarka oparta na zasobach RBE, tym się też zajmuje promocją tego ruch The Zeitgeist, więc też zachęcam do zapoznania się. Miasteczko będzie podzielone na trzy strefy. Strefę mieszkalną, taką prywatną, gdzie każda rodzina będzie miała swoją osobną kopułę ze swoim ogrodem, również zimowym. W zasadzie każdy będzie mógł sobie urządzić swoją przestrzeń, no jak czuje, jak ma ochotę. Druga strefa to będzie strefa wspólna mieszkańców, gdzie będzie po prostu przestrzeń, w której będziemy mogli się spotkać, odpoczywać, wytwarzać różne rzeczy, w którym będzie wspólna uprawa, hodowla roślin. Taka integracyjna część. Kolejną częścią jest strefa publiczna, właśnie centrum konferencyjne, w którym będą się odbywać festiwale, konferencje, gdzie będzie to miejsce promowania tych wszystkich rozwiązań, które testujemy. Będą oprócz tego domki letniskowe, kompleks spa z basenami, z różnymi metodami leczenia, z jogą, z wszystko co będzie potrzebne w danym momencie, co będzie potrzebne. Będą również pracownie, żeby ludzie mogli rozwijać swoje talenty, ogrody, żeby mogli poznać, przykładowe ogrody, żeby mogli poznać zasady permakultury i ogólne zasady ekologicznej uprawy. Jeżeli chodzi o same technologie, jakie technologie chcemy używać, no oczywiście tak jak wspominaliśmy, technologie wspierające życie na Ziemi, utrzymujące zrównoważony rozwój gospodarczy przy inteligentnym zarządzaniu zasobami ziemskimi. Czyli tak jak też Kamila wspominała, tak podążanie w stronę gospodarki opartej na zasobach. Jeżeli chodzi też o technologię, tutaj jak wspominałem, program Kohoto, który będzie służył do zarządzania taką grupą, takim całym miasteczkiem. Jest to właśnie w tej chwili program do promowania co-housingów, jest używany przez wiele grup mieszkających w takim stylu we Wrocławiu, no w zasadzie w całej Polsce. Co umożliwia Kohoto w tej chwili, jest to właśnie tablica komunikacyjna, gdzie taka grupa może się ze sobą komunikować, jest zarządzanie finansami, wspólną skarbonką, rozliczanie zakupów, gdzie koszty dzielone są porówno albo wedle proporcji, kto z czego, w jakim zakresie używa. Można też planować zakupy, są tam ankiety, gdzie można wyrazić swoje zdanie na różne tematy. Zależy to właśnie od danych osób, co tam sobie chcą zaplanować. Oraz także terminarze, czyli uzgadnianie dat i terminów i różnych wydarzeń. Jest też baza wiedzy AHA, czyli takie miejsce, gdzie można wrzucać różne projekty, różne dokumenty, książki, filmy, to co ludzie chcą się między sobą wymieniać i dzielić wiedzą, także wewnątrz grupy i w całym serwisie Kohoto. Tak, tyle, jeżeli chodzi o sam serwis. Jeżeli chodzi dalej o technologię, jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii, oczywiście tutaj ze źródeł odnawialnych, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do podgrzewania wody, no i pozyskiwanie z wiatru, tutaj bardzo fajną technologią są turbiny wiatrowe pionowe, dużo, dużo lepsze od tych tradycyjnych. No i jeżeli się pojawią nowe technologie, oczywiście jak najbardziej będziemy chcieli z nich skorzystać.
Jeśli chodzi o naturalną żywność, to oczywiście ekologiczna uprawa przy zasadach permakultury, czyli dobrego sąsiedztwa. Przy zastosowaniu biodynamiki, czyli faz księżyca, mogę dać przykład, że odpowiednia faza stymuluje wzrost albo korzenia, albo liści. Na początku tak wątpiłam w to, ale zrobiłam sobie przykład na własnym ogródku, gdzie moje rzodkiewki były w odwrotnej fazie posadzone i korzeń był taki, a liść był taki. Pierwszy raz widziałam taki liść w ogóle rzodkiewki, tej takiej czerwonej, malutkiej. Oprócz tego będziemy chcieli stosować i promować ekologiczne środki ochrony roślin, czyli mam na myśli efektywne mikroorganizmy dla gleby, rośliny, domu i zwierząt oraz stosować akwaponikę. Są już takie kopuły akwaponiczne, gdzie jest to system, w którym rybki tutaj produkują nawóz, który trafia do roślin, one się odżywiają, filtrują wodę i ta woda z powrotem wraca do rybek. Jest to bardzo opłacalna i efektywna uprawa. Powstają już do tego specjalne kopuły stworzone, aby po prostu produkować sobie własną żywność niezależnie od warunków atmosferycznych czy innych czynników. No i dalej, jeżeli chodzi o technologię i pozyskiwanie jej wody, tutaj także chcemy być samowystarczalni, także własne studnie głębinowe, także pozyskiwanie wody z deszczówki i wykorzystywanie jej na przykład jako szarej wody do ubikacji, czy też właśnie przy podlewaniu ogródków, własne oczyszczalnie ścieków, żeby nie odprowadzać tego do przyrody. No i także chcemy, żeby ta woda była czysta, czyli filtry na przykład odwróconej osmozy, bardzo dobre, które sami używamy. Woda jest bez kamienia, alkaliczna, także żywa, zdrowa. Okej, okay, jeżeli chodzi właśnie o technologię, podsumowując, tak, no po prostu chcemy korzystać z jak najnowszych rozwiązań technologicznych, ku takim, idąc ku samowystarczalności. Oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie nowe rozwiązania, śledzimy tematy technologiczne, tu też właśnie z ruchu Zeitgeist jest to mocno powiązane. Okej, okay, teraz zaprezentujemy Wam naszą wizualizację. Tu widzimy kopuły hotelowe, teraz centrum konferencyjne, przewidziane na około 300 osób, recepcje, magazyny, pomieszczenia służbowe. Spa, domki letniskowe. To jest taki wstępny projekt, on będzie pewnie modyfikowany jeszcze bardzo dużo razy w zależności od ziemi i od potrzeb, bo tak naprawdę to ten nasz pomysł cały czas ewoluuje i sprawdzamy, co tak naprawdę jest w stanie zaistnieć, co jest najbardziej funkcjonalne. Raz też pojawiają się różne osoby, które mają jakieś tam specjalizacje, zdolności, które by chciały coś tworzyć. Nie jest tak, że mamy wizje, które nie zmieniamy, tylko patrzymy, obserwujemy, co się dzieje, które rozwiązania są najwłaściwsze w stosunku do potrzeb. No i to jest głównie centrum, tak? Tu nie ma jeszcze domków mieszkalnych. Tu są restauracje, małe sale konferencyjne. Tak, i tutaj mam taki dosyć ciekawy slajd, ponieważ przez okres tworzenia się naszej wizji dzieliliśmy się tą wizją z naszymi przyjaciółmi, znajomymi i patrzyliśmy, jak reagują na to. Kto jest chętny, kto chce się zaangażować, a kto po prostu wyśmiewa nas i mówi tak, na pewno wam się to uda, no nie wiecie, w jakich czasach żyjecie. No i sobie tak trochę taką kolumnę stworzyliśmy, kto z chęcią od razu przyłącza do takiego się projektu. Są to osoby odważne, kierujące się miłością, tworzące nowe, innowacyjne pomysły, rozwiązania. Chętne są bardzo na to, są mega kreatywne i same coś wkładają w ten projekt od razu, nawet nie pytając się. Chcą żyć w takiej społeczności, bo wiedzą, że życie w samotności za dużo im już radości nie przynosi. Chcą zwiększać, rozwijać swoją świadomość, swój rozwój, a tylko w grupie jest to dosyć ciekawa, przyspieszona możliwość. I które chcą inwestować swój czas, swoje wszystkie możliwości, środki, aby coś takiego powstawało. Takie osoby do tej pory do nas trafiały, które z nami współpracują. Natomiast są też osoby, które są w tej drugiej kolumnie i jest to też super, ponieważ one chcą doświadczyć tego systemowego życia. Mówią, że są też ignorantami, bo na poprzedniej prezentacji zastanawiałam się i była taka osoba, która powiedziała: ja jestem ignorantem, ja wolę ten to świat, bo ja ten znam, a wasz jest nowy i nie wiem, co mnie może tam spotkać. Dlatego są osoby, które się przyznają do tego, są świadome, że chcą, że wybierają ten świat.
I super, jak im się znudzi, jak wam się znudzi, to chętnie zapraszamy do naszej piaskownicy, bo ona cały czas się powiększa i potrzebujemy ludzi, aby razem fajnie się bawić. Jakiego miejsca szukamy? Mamy już upatrzone jedno miejsce, ale tak naprawdę jak zaczynamy się zastanawiać, to jednak stwierdzamy, że potrzebujemy dużo więcej ziemi niż tam jest. Najlepiej byłoby, jakby to było na jakimś wzniesieniu jednak, z dostępem albo do jeziora, albo do rzeki. No i wszyscy jednak w stronę Dolnego Śląska się zwracamy. Coś tam jest takiego niesamowitego, ogromnie dużo tam inicjatyw powstaje i to, że leży to koło Czech i koło Niemiec, daje taką mentalną otwartość i wolność, ogólnie wolność. Nie trzeba w ogóle nikogo namawiać, wystarczy zaprezentować swój pomysł i ludzie już to czują i jeszcze go unowocześniają. I mówią, nie, lepiej jeszcze tak zrobić. Więc w ogóle to jest fajne, bo tam człowiek nie skupia się na tym, żeby przekonać, bo w końcu przy rozmowie wychodzi, że przekonujemy, co jest błędem, bo ponieważ to lepiej, żeby przyszły osoby, które to czują, a jak tego nie czuje, no to niech idzie dalej swoją drogą, bo na każdym etapie każdy coś chce przeżyć. Więc w tych rejonach no, zawsze spotykamy naprawdę otwartych, mądrzejszych od nas ludzi, którzy mają 1000 pomysłów i oni mówią, tak, chodźcie, przyjdźcie do nas tutaj, ja wam daję ziemię, tu róbmy, co nie? A poza tym już od przynajmniej 20 lat tam ludzie z alternatywnym podejściem mieszkają, przetarli jak gdyby szlaki, na początku nie było wcale tak łatwo, tubylcy wcale tak chętnie ich nie przywitali, więc dobrą robotę już zrobili, więc jak pojawiamy się, to już bardziej jesteśmy jako są zaciekawieni, niż że patrzą spod dełba na nas, więc... Poza tym też chcemy właśnie, żeby w całej Polsce takie miasta powstawały, więc to nie jest tak, że tylko Dolny Śląsk. My przyjechaliśmy na pierwszą w ogóle taką imprezę, jaka tutaj jest. To jest nasze pierwsze wystąpienie i w ogóle promowanie tego tematu. I w ogóle 600 km od domu, więc to jest dla nas dowód, że możemy wszędzie wszystko i razem będzie naprawdę fajnie i zrealizują się pomysły. Nawet teraz mamy w planach pojechać na Kaszuby, ponieważ jest tu taka grupa ludzi, którzy też interesują się budownictwem, mają 40 hektarów ziemi i chcą taką osadę stworzyć, więc takie informacje trzeba naprawdę mocno szukać, żeby znaleźć, bo zauważyliśmy, że ludzie nie lubią się tak chwalić, nie chcą stać się turystycznym miejscem, chcą, żeby tam przychodzili ludzie, którzy szukają takiego miejsca i przeważnie przychodzą tacy. Więc... A ja chciałam jeszcze powrócić do kilku punktów, czyli do tego, że jeżeli chodzi o jakby taką politykę, nazwijmy to głupie słowo, ale taką socjologię wewnętrzną, to nie będziemy mieć żadnych takich zasad, które ograniczają wolność. Każdy w swoim domu będzie mógł robić, co chce realizować. Jednak całe miejsce, ten centrum konferencyjne chcemy, aby było wolne od używek, aby było wegetariańskie, gdyż na początek leczenia z różnych chorób jednak zrezygnowanie z mięsa, odciążenie jelit, wyczyszczenie jest bardzo ważne. Potem niech każdy sam decyduje, jaką drogę wybiera. Wszystkie osoby, które będą mieszkały w wiosce, mogą pracować w fundacji, znajdą tam zatrudnienie. I będziemy to realizować na zasadzie po prostu wolności osobistej. Nie chcemy nikomu nic narzucać. Jak możecie wy wspomóc Smart City? Pomagając w propagowaniu tego projektu, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierając projekt datkami, dzięki którym będziemy mogli go zrealizować, wszelką pomocą materialną, sprzętową i finansową, dołączając do naszej grupy, sponsorując konkretne działania, no i ogólnie tak jak czujecie, tak jak w czym wy czujecie się dobrzy i mocniej, bo też zapraszamy ludzi mądrzejszych od nas, którzy nam w tym pomogą, którzy są fachowcami w danych dziedzinach wiedzy. Jeżeli chodzi o prezentację, to tyle. Zapraszamy też na nasze strony internetowe smartcitymorea.com, Okrągłe Miasteczko oraz serwis Kohoto. Mamy jeszcze dla was 10-minutowy film.
To jest, jesteśmy w sumie na etapie odnajdywania się. Tak. Po prostu te synchroniczności, wizji i jak gdyby zaczynają się pojawiać osoby, które, które są potrzebne, które, które są jakoś kompatybilne z tym, więc dlatego nie wyznaczamy żadnych granic. Niech się dzieje jest po prostu. Jest to czas po prostu do odnalezienia się, bo wszyscy jesteśmy porozrzucani i więc każdy chce w jakiś sposób się połączyć i te osoby się połączą. Na tym się głównie skupiamy. Nakręciłyśmy właśnie z moją przyjaciółką, z którą jak gdyby ja zaczynałam całą wizję, jeszcze zanim się znaliśmy z Kamilą, z Piotrkiem, z Romkiem. Zanim się znaliśmy. I tutaj widać resztę ekipy, której tutaj z nami nie ma. Willkommen auf Moria. Hier auf diesem wunderschönen Grundstück in Polen wird unser ökologisches, sich selbst versorgendes Dorf Moria entstehen. Mein Name ist Claudina und ich möchte euch eine neue Art des Zusammenlebens vorstellen. Świat, który dąży do harmonii i symbiozy między mieszkańcami a naturą. Bo stare systemy się już nie sprawdzają. Wszyscy powoli zaczynamy sobie zdawać z tego sprawę, że przy tak wielkim wyzysku naszej planety obecna globalna gospodarka zasobami naturalnymi zniszczy Ziemię i jej mieszkańców, czyli nas samych. Dlatego wracamy z powrotem do natury, tam gdzie nasze miejsce, gdzie możemy budować równolegle do systemu. Świat, który zapewni współtwórcom wszystko, co potrzebne jest do szczęścia, pozostając jednocześnie w równowadze z naturą, gdzie ekologiczne działania stają się niezwykłą codziennością. Mam na imię Patrycja i od 30 lat mieszkam w mieście. Już od dawna wiem, że to nie jest moje miejsce. Nie odnajduję się w gonitwie za karierą, na brudnych ulicach, gdzie skrawek zieleni należy do rzadkości. Widok sfrustrowanych, zmęczonych ludzi też nie ułatwia mi życia w nim. Przez chwilę jeszcze miałam nadzieję, że może da się uratować miasta, polepszyć jakość życia w nim, wprowadzając nowe rozwiązania. Dużo ciężej przemienić stare na nowe, niż wybudować od początku. Trudność leży też w ludziach, którzy decydują i jeszcze nie rozumieją, że tak dłużej nie da się żyć, że muszą przestać myśleć w stary sposób i otworzyć się na miłość do ludzi, nad którymi stanowią władzę. Podjęłyśmy z Klaudynką decyzję, że zrobimy ogromny krok i stworzymy pierwszą w Polsce ekologiczną wioskę kopu o imieniu Morea. W świadomy sposób uzupełniamy się, wymieniając wiedzę i umiejętności, tak żeby każdy znalazł swoje miejsce i żeby robił to, co kocha i to, co leży w jego naturze. Moria wird sich vollkommen selbst versorgen. Durch eigene Stromproduktion, eigene Wasserversorgung, ökologisches Abwassersystem und vor allem durch eigene Nahrung. Jeder Mitbewohner baut sich seine eigene Kuppel selbst, mit Hilfe der ganzen Gemeinschaft. Die Kuppeln werden aus Naturmaterialien bestehen, wie Holz, Stein, Ziegel, Stroh und Lehm. Ta piękna ziemia, na której jesteśmy, prawnie będzie należeć do fundacji, która postawiła sobie za cel propagować ekologiczny, zdrowy styl życia. Największa kopuła będzie centrum konferencyjnym, w którym będą odbywać się konferencje ekologiczne, warsztaty, koncerty, szkolenia, eventy. Catering będzie wegetariański, przygotowywany z żywności pochodzącej z naszej wioski. Będą kopuły gościnne do dyspozycji dla tych, którzy chcą przeżyć niezapomniane wakacje w niecodziennych warunkach, chcących dowiedzieć się, jak wybudować kopułę i jak zorganizować sobie swoją ekologiczną przestrzeń. Warum ihr das Projekt unterstützen solltet? Euer Herz weiß es schon, doch hier noch einige Antworten für den Verstand. Wir wollen die Welt ein Stückchen besser machen, zurück zur Natur kehren, von wo wir ursprünglich herkommen.
Wir möchten ein Vorbild für andere werden, damit die Menschen anfangen, den Planeten zu lieben und zu respektieren, bevor er völlig zerstört wird. Eine neue Art des Zusammenlebens schaffen, das Miteinander anstatt Gegeneinander. Wo Familien und Paare in Harmonie zusammenleben können. Denn keiner muss an andere Länder oder Städte fahren, um Geld zu verdienen. Denn Moria bietet schon die Grundversorgung. Und den Rest der Zeit investieren wir ins Leben, in Lachen, in Handwerk, in Selbsterkenntnis und Eigenentwicklung. In Moria bieten wir auch Kinderbetreuung, damit man als Mutter auch mal ein bisschen Ruhe finden kann. Hier in Moria könnt ihr Urlaub machen. Eine neue Art des Luxus wird entstehen, aber nicht zum Luxuspreis. Wir bieten Ayurveda, Massagen, Reiki, Beauty und Wellness an. Aber auch Spaziergänge in der perfekten Natur, Reiten, Skifahren im Winter, Baden im See, Gärtnerei, Workshops und vieles mehr. Wir planen einen Abholbringservice von Berlin, damit ihr auf dem Weg hierher schon entspannen könnt. Lasst euch einfach überraschen. My name is Lobi. I provide workshops about cooperative games, which involves the creative capability of people to improvise. I collect games during my travels and I like to share this around, especially the games that connect people. Experience the value of collaboration, problem solving and stimulate their skills. When Moria is realized with the help of kindred people, then this will be a perfect place to create and share games. Nazywam się Marek. Z wykształcenia jestem masażystą. Od lat pracuję w przychodni rehabilitacyjnej. Wykonuję różnego typu masaże, między innymi klasyczny, limfatyczny i shiatsu. Ponadto prowadzę zajęcia z choreoterapii i interesuję się ziołolecznictwem. Celem mojego życia jest pomaganie innym. Kiedy zobaczyłem tą ziemię, poczułem, że jest to optymalne miejsce, w którym mogę realizować swoje pasje, czyli leczyć ludzi. Nazywam się Sebastian Sergiel i razem z moim tatą od 5 lat prowadzimy pracownię architektoniczną. Zajmujemy się projektowaniem domów w formie kopu. Szukaliśmy formy, która będzie najbardziej energooszczędna i energetyczna. Kopuła spełnia obie te cechy. Jest energooszczędna, ponieważ ma najmniej przegród zewnętrznych w stosunku do objętości, co daje najwięcej przestrzeni życiowej wewnątrz. Część energetyczna kopuły wynika z przyrody. Natura wybrała kopułę, na przykład jako jajka czy owoce. Pierwsza kopuła, którą wybudowaliśmy, zaskoczyła nas pod każdym względem. Opływowość kształtu kopuły powoduje, że jej wnętrze jest piękne. Jest w niej dużo światła, a jej energooszczędność przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Realizacja kopuły jest tak prosta, że każdy człowiek może ją samodzielnie postawić. To, co na początku było czystą kalkulacją ekonomiczną, przerodziło się nas w pasję i zamiłowanie do tego typu budynków. Fundacja Morea i Studio Sergiel razem będą współpracować przy projekcie Ekowioski Morea. Naszym dalszym celem jest propagowanie kopuł na całym świecie. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, które zajmują się sprzedażą i promocją ekologicznych technologii. Z naszej strony gwarantujemy propagowanie danego produktu, który współgra z naszą ideą. Dajemy także możliwość prezentowania go na forum ekologicznym w naszym centrum konferencyjnym. To do zobaczenia w Moria. Thank you.
Dobrze, to będzie na tyle. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. No i tak. Zapraszamy do współpracy z nami, jeżeli czujecie to samo, co my. Dziękujemy.